Sarajewa do Mostaru ruszamy wczesnym rankiem, dzięki czemu możemy podziwiać zapierające dech w piersiach widoki, które rozciągają się na tej trasie. Svoje strane kreveta, sa mnom kad si živela, ja bi prazna ostala. Da li su nas izdali, oni dobri anđeli, koji su nas čuvali i tu su izgubili, ili su prosto zaspali. Kosa do ramena, srce od kamena. W drodze do Mostaru nasi kierowcy postanawiają zrobić sobie chwilę przerwy na kawę w urokliwym miasteczku Kolic i pomyśleć, że gdyby nie autostop, pewnie nie zatrzymalibyśmy się w tym pięknym miejscu. Kosa do ramena, srce od kamena. Po twoim kosi mi serwisu na sudi. Masz mi nie dostajesz, sad kada postajesz. Samo jedna od bivši ljub. Zar ti nie dostajesz, sad kada postajesz. Samo jedan od bivši ljubavi. Kosa do ramena, srce od kamena. Po tvojoj koži mi se nisu na sudi. Masz mi nie dostajesz, sad kada postajesz. Samo jedna od bivši ljubavi. Samo jedna od bivši ljubavi. Spusti na dno i sve što lijepo se desi, znaj od njega je to. Ponekad za jedan osmijeh treba ti suza sto. Da sreća može se kupit, svak bi je sebi platio. Kad pogodite strijela sudbine, ti uzmi i poljubi je. Onaj što ti nju pošalje, zna za tebe šta je najbolje. Kad dodirne te ruka istine, ti uzmi i poljubi je. Onaj što ti pruži ruke te, zna za tebe šta je najbolje. Kad je govor od srebra, ona je tad od zlata. Samo si sakrila lice, da više ne gledaš. Na pola slomljeno srce, što si u blato bacila. Za nami znajduje się słynny Stary Most, który jest najbardziej rozpoznawanym zabytkiem w Mostarze i prawdopodobnie w całej Bośni. Został on zbudowany w XVI wieku przez Turków i był architektonicznym arcydziełem swoich czasów.
Niegdyś symbolizował on pojednanie pomiędzy katolickimi Chorwatami, prawosławnymi Serbami oraz muzułmańskimi Bośniakami. Przetrwał on ponad 427 lat, będąc świadkiem wielu wojen. Jednak 9 listopada 1993 roku most został celowo zniszczony przez Chorwatów. Odbudowano go dopiero po zakończeniu wojny, głównie z pieniędzy tureckich. Przy jego odbudowie zachowano te same techniki i materiały, które były używane przy budowie jego oryginału. Pomimo odbudowania mostu, jego zniszczenie jest wciąż eksponowane i przypominane turystom po bożniackiej stronie mostu. Mimo że most liczy prawie 28 metrów wysokości, znajdują się śmiałkowie, którzy decydują się skoczyć z niego do rzeki Neretwy. Oczywiście robią to dopiero po tym, jak zbiorą odpowiedni napiwek od turystów za to, że biorą udział w konkursie na Ikara mostu. Onaj što ti pruži ruke te, zna za tebe šta je najbolje. Znajdujemy się przy meczecie Karadziozbega, który został zbudowany pod koniec XVI wieku. Obecnie jest on uznawany za największą świątynię muzułmańską w całej Hercegowinie. Obok niego znajduje się muzułmański cmentarz. Krzywy most został zbudowany w 1558 roku, na zaledwie 8 lat przed powstaniem Starego Mostu. Ze względu na swoje podobieństwo do Starego Mostu został on nazwany jego prototypem oraz miniaturką. Ona, co ty pruży rękę te, zna za tebe, co jest najbolje. Tutaj, w Mostarze, postaram się przybliżyć konflikt chorwacko-bośniacki, który wbrew pozorom niczym szczególnym nie różni się od konfliktu serbsko-chorwackiego czy serbsko-muzułmańskiego. Tak samo tutaj dochodziło do strasznych zbrodni czy celowego niszczenia architektury. Aby poznać genezę konfliktu muzułmańsko-chorwackiego, musimy cofnąć się do marca 1991 roku, kiedy było jasne, że Chorwacja lada moment opuści federację i ogłosi niepodległość. Wtedy to w niewielkiej miejscowości w Serbii, w miejscowości Karađorđevo, spotkali się prezydent Serbii Slobodan Milošević i prezydent Chorwacji Franjo Tuđman, aby omówić sprawę rozbiorów w Bośni. Nie przez przypadek na spotkaniu zabrakło przedstawicieli muzułmanów. Sprawa rozbiorów miała być sprawą wyłącznie między Serbami i Chorwatami. Stąd też muzułmanom zdecydowano się pozostawić jedynie kawałek centralnej Bośni i rejony w okolicy Bihaća. Efektem tego było powstanie 18 listopada 1991 roku Chorwackiej Republiki Herceg Bośni z prezydentem Matem Borbanem na czele ze stolicą w zachodnim Mostarze, które dodatkowo komplikowało i tak już skomplikowaną sytuację w Bośni. Początkowo między Bośniakami i Chorwatami w centralnej Bośni nie dochodziło raczej do większych starć, poza doliną Lażwo, o której już wspomnieliśmy. Zazwyczaj Chorwaci z Bośniakami współpracowali przeciwko Serbom. Prawdziwy cios spadł na Alije Izetbegovića dopiero w 1993 roku, kiedy to Chorwaci rozpoczęli szeroką ofensywę w całej Hercegowinie, uderzając m.in. na Mostar, który oblegali przez 9 miesięcy, w trakcie których w wyniku strzału artyleryjskiego została zniszczona większość starej zabudowy miasta, w tym oczywiście Stary Most. Jednak Mostar nie był największym zmartwieniem dla muzułmanów, którzy znaleźli się w katastrofalnej sytuacji, walcząc na dwóch frontach jednocześnie i będąc na każdym z osobna znacznie słabszą stroną. W trakcie walk, co pewnie nikogo nie zdziwi, dochodziło do licznych gwałtów, mordów i przesiedleń ludności cywilnej. Początkowo głównymi winowajcami byli Chorwaci, jednak w miarę czasu Bośniacy nie pozostawali dłużni, dokonując m.in. masakry w Grabowicy. Pół roku później, na początku 1994 roku, Chorwaci pod naciskiem Amerykanów zdecydowali się podpisać pokój z Bośniakami i jednocześnie zawrzeć z nimi sojusz. Mieli wspólnego wroga, Serbów, którzy kontrolowali ponad 1/3 terytorium Chorwacji i przeszło połowę terytorium Bośni.